Dzień dobry. Dziś jesteśmy w takiej miejscowości Torn. Będziemy szukać wodzie. Zobaczymy, kto tu będzie, bo tutaj są jakieś ślady po kopaniu. Ktoś tu był z wykrywaczem, tam dalej szedłem. Też było pełno. Włączyłem sobie 3 tony. Jakieś takie 89 gain. I tracking. Zobaczymy. Na dzień dobry jakiś ołów. Przy całym brzegu. Zobaczymy, czy jak ludzie wchodzą, to gubią. Jakąś dziwną łuskę, chyba hukową mam. Ktoś łaził po plaży, ale w wodzie chyba nie. Jakąś dziwną łuskę. Nie wiem, niby zbita, ale tu zakrzywiona. Chyba, ale to na razie na brzeg, nie będę tego przy sobie nosił. Jest moniak, więc może miejsce nie najgorsze. 5 centów. O, jaki fajny rewers. Ale 2 euro wpadło. Ładna monetka. Na tej miejscówce za mną znalazłem 2 euro 5 centów. I łuskę. No i leżę nas tam dalej. Jest druga plaża. Bardziej piaskowa. Obawiam się, że już tu ktoś łaził, ale chyba nie w wodzie. Mam coś takiego. Plażę sobie odpuszczę, bo schodzona. Na pewno jak tu było chodzone po trawniku, to plaża tym bardziej. Wbijam od razu do wody. No i mam takie coś. Wygląda to na wisiorek albo część. Nie wiem, że to nawet metal jest. Czy coś tam bije, jakiś słaby sygnał, może łańcuszek od tego. Spróbujemy to wykopać, jak się uda. W tych muszlach. Ta jest chyba pełna. O, jest drugie. Nie wiem, co to jest. Nie, to raczej nie był łańcuszek. Śmieszne coś. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu, co to może być. Mi to nic nie mówi. Sygnały słaby.
Strasznie lipnie tu na tym jeziorku, to był dopiero czwarty sygnał. Piąty bo to. I dwa to były kapsle. Strasznie szczyszczy. Albo tu nikt nie, albo ci Holendrzy nic nie gubią. Albo tu ktoś łazi systematycznie i czyści te plaże. Wróciłem z tamtej plaży. Nic tam nie było. W ogóle nawet sygnałów tam nie było. Wróciłem tutaj na tą pierwszą. Przynajmniej tutaj coś wychodziło. Wziąłem słuchawki tylko na kablu, żeby trochę głębiej móc wejść. Kurczę, trochę będą. Trochę potrwa, zanim się do nich przyzwyczaję. Dostałem zlecenie na poszukanie złotego pierścionka. A tymczasem mam Boeinga. Leży tu już kilka lat chyba. Podobno gdzieś w tym jeziorku został zgubiony złoty pierścionek. Dzisiejsze poszukiwania też odniosły fiasko. Miałem przygotowane trzy miejsca, z czego tylko jedno wypaliło i na nim nie było zbyt wiele. Oprócz tych 2 euro 5 centów, piłeczek golfowych, samolociku i paru śmieci. Nic ciekawego. Dwie odpadły, jedna znajduje się na prywatnym terenie, a druga jest zamknięta, nie wiem z jakiego powodu. Po prostu zamknięta, stoi chłop, strażnik, zakaz wjazdu. Jadę do domu posprzątać albo ugotować wjazd.